Staś i Ola zapraszają na film pod tytułem Mięso i wędliny. Czy powinno się jeść mięso? Wszystko zależy od tego, jakie mięso wybierzemy i ile chcemy go zjeść. Sprawdźmy, jakie są rodzaje mięs. Ciekawe, które z nich będą dla nas najlepsze? Mięso drobiowe, czyli kurczak i indyk, nazywane jest białym, zaś mięso wieprzowe czy wołowe – czerwonym. Z mięs można przygotowywać różne potrawy. Ja lubię skrzydełka z kurczaka, a ja wolę wędlinę na kanapce. W mięsie jest bardzo dużo białka i żelaza. Jest też podstawowym źródłem witaminy B12. Składnikiem, który w mięsie występuje w sporych ilościach, jest tłuszcz. Jeśli dzieci jedzą go zbyt dużo, szkodzi ich organizmom. Żeby serce było zdrowe i silne, należy unikać tłustego mięsa. Warto wybierać dobrej jakości chude mięso, na przykład pierś z kurczaka lub indyka, a z półmiska polędwice i chudą szynkę. Jedzenie dużych ilości parówek, kiełbas czy konserw mięsnych może sprzyjać poważnym chorobom, ponieważ zawierają one dużo tłuszczu, soli i różnych innych dodatków. Czy można w domu samemu zrobić wędlinę? Tak, moja babcia na święta zawsze piecze mięso w piekarniku. Dobrym pomysłem jest zastąpienie wędlin kupowanych w sklepie mięsem samodzielnie przyprawionym i upieczonym w domu. Pieczony schab czy filet z indyka po pokrojeniu będzie wspaniałym dodatkiem do kanapek. Ważny jest nie tylko gatunek, rodzaj mięsa, ale też sposób jego przygotowania. Pieczenie, duszenie czy gotowanie jest lepszą metodą niż smażenie. Mięso powinno być dodatkiem do potrawy, a nie głównym składnikiem dania. Ważne jest, by sięgać po chude rodzaje mięsa i częściej wybierać zamiast mięs smażonych potrawy gotowane, duszone lub pieczone. Jakich cennych składników dostarcza mięso? Jaki sposób przygotowania mięsa jest lepszy dla zdrowia, pieczenie czy smażenie?